Hej, hej, Aqua Passia Vita. Udało się, moi drodzy. Sprzedałem kilka rzeczy akwarystycznych, w tym filtr Aquela, kaskadę i zakupiłem sobie takie, moi drodzy, coś. Filtr kubełkowy HW602B. Teraz śmiga w moim akwarium, w mojej kostce 32-litrowej. Śmiga kilka godzin. Cóż mogę powiedzieć? Nie będę się rozwodził na temat jego budowy, tego jak go złożyć, co włożyć, czego nie kłaść do środka. To już sobie każdy z Was na internecie znajdzie. Tych materiałów jest multum. Powiem tylko, jak zrobiłem ja. Włożyłem mój stary węgiel aktywny do tegoż filtra, włożyłem włókninę i dwie gąbki, które były w zestawie. Na dole jeszcze dałem ceramikę. To wszystko zalałem wodą ze starego filtra. Odpaliłem węży. Nie skracałem, dałem na tych oryginalnych wężach. Tak, o, tutaj na słowo widać, bo są odblaski. Praktycznie w akwarium jest niewidoczny. Tutaj na zasys dałem jeszcze kawałek pończochy, żeby mi krewetek młodych nie wciągało. Może wyostrzy, o. Na wylot dałem nie deszczownicę, a łopatkę. Bardzo ładnie rusza taflą, bardzo ładnie, nie za mocno kręci, więc myślę, że będzie ok. Moi drodzy, z tego co mówi producent, filtr bierze 6 W energii, a w rzeczywistości internauci używający go testy robili i z tych testów wychodzi, że filtr pobiera 5 W energii, więc to nie jest wcale dużo. Jeżeli chodzi o jego głośność, po kilku godzinach myślę, że odpowietrzony już jest. Praktycznie jest niesłyszalny. No, posłuchajcie. Ja słyszę lekki szum wody, silnika nie słychać w ogóle. Tutaj dałem jeszcze taką małą podkładkę pomiędzy silnik a obudowę. Pod spodem dałem też taki kawałek pianki wygłuszającej pomiędzy panelami a dnem filtra. Ona się znajduje. Filtr jest praktycznie niesłyszalny i mam nadzieję, że będzie robić swoją robotę tak jak to do niego należy. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Więcej z działania tego filtra, z tego, czy jestem z niego zadowolony, czy też nie, będzie w najbliższym czasie. Pozdrawiam, hej.